od wystąpienia pana doktora Piotra Cempulika z działu przyrody Muzeum Górnośląskiego, który nam powie o ochronie bioróżnorodności w południowo-wschodniej części Górnego Śląska i w Zagrodzie Dąbrowskim. Panie doktorze, bardzo proszę. Ostatnie dziesięciolecia w południowo-wschodniej części Górnego Śląska i Zagłębia. Dlaczego w ten sposób? To Zagłębie jest duże, ale nie aż tak duże jak Górny Śląsk. Stąd statystycznie jakby będzie to, myślę, dla Państwa interesujące, bo chciałbym skwantyfikować pewne wyniki, nie ile ptaszków, ile roślinek, ile mamy płazów, ale jak to wygląda z polityką ochrony naszego dziedzictwa przyrodniczego, ile pracy wymagają tego typu działania, jakie są efekty i jak wymaga to cierpliwego dialogu. Bardzo proszę, pierwszy slajd. No mamy tutaj widoczność, ale proszę Państwa, ja spróbuję to w ten sposób Państwu przedstawić. Mój zespół w okresie ostatnich 20 lat miał okazję zwaloryzować 17 gmin na terenie właśnie południowo-wschodniej części Górnego Śląska i Zagłębiu. Zagłębia tutaj mamy i Czelać, i Będzin, i Sosnowiec, i Dąbrowę Górniczą. Proszę Państwa, poza tym mój zespół miał tą przyjemność, ja mówię mój, bo biorę odpowiedzialność za to, co tutaj pokazuję, to nie są dane literaturowe, one są publikowane w znacznym stopniu, ale to zielone i jasno zielone to są gminy, w których mamy pod opieką stanowiska rozrodu płazów. To dotyczy, mamy tutaj 55 gmin i tych stanowisk jest około 400. Około 400 stanowisk cennych dla miejsc rozrodu płazów. I następny poproszę slajd. Proszę Państwa, próbowałem w jakiś rozsądny sposób, obiektywny, podejść do pewnej polityki społecznej u nas, to znaczy na terenie państwa polskiego, jak i samorządu. Próbowałem gminy, w których wykonaliśmy waloryzację, w jakiś sposób usystematyzować. Tutaj przedziały... A teraz bardzo proszę pana profesora Jerzego Cabałę z Zakładu Geologii Złóż Uniwersytetu Śląskiego o wystąpienie budowa geologiczna Zagłębia Dąbrowskiego i wpływ na przyrodę. W taki schematyczny sposób przekrój geologii Sosnowca wygląda tak, że mamy troszkę miastów, utwory twardorzędów i utwory górnego karbonu produktywnego, który jest wykształcony tu w trzech podstawowych seriach. Gdybyśmy poszli dalej w kierunku granicy Zagłębia, gdzieś mniej więcej w tej strefie przebiega, to widzimy, że w kierunku Sławkowa tutaj mamy sporo utworów permów, które tworzą tam taki ruch tektoniczny. Perm w kierunku Sławkowa jest tych utworów tam do 600 metrów. Na tym zalegają utwory triasy, których jest coraz więcej w kierunku Olkusza. W Olkusza już mamy Jurę. Tych utworów jureńskich nie ma na obszarze Sosnowca Dąbrowy Górniczej, ale znajdują się na północnym i północnym wschodzie całego Zagłębia. Przed przerwą, które jest planowane niedawno, usłyszymy panią profesor Barbarę Tukarską-Buzik z Zakładu Botaniki Systematycznej Uniwersytetu Śląskiego na temat wystąpienia wartości przyrodnicze obszarów prawnie chronionych w Zagłębiu Dąbrowskim. Proszę Państwa, sam teren położony jest na styku kilku jednostek fizyczno-geograficznych, co jest ważne, jeśli chodzi o kształtowane następnie zasoby przyrody ożywione. Położenie regionów w wschodniej części Wyżyny Śląskiej i wschodniej części aglomeracji katowickiej stwarza określone warunki do kształtowania tutaj zasobów przyrody. Sam teren położony jest w obrębie dwóch jednostek fizyczno-geograficznych, przede wszystkim w obrębie dużej prowincji Wyżyn Polskich, a w obrębie tej prowincji
w ramach Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i pewnie Wyżyny Śląskiej i częściowo również w swojej wschodniej części i północno-wschodniej w ramach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W szczegółach położenie Zagłębia Dąbrowskiego to właśnie ten północno-wschodni fragment Wyżyny Śląskiej położony nieco dalej na wschód i północny wschód Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, co przekłada się właśnie zarówno na cechy krajobrazu, jak i bogactwo przyrody. Tu widzicie Państwo, otwiera nam się z Garbu Tarnogórskiego, z uniesień Garbu Tarnogórskiego widok, rozległa panorama na Wyżynę Śląską w kierunku właśnie Zagłębia Dąbrowskiego. Ale również piękne, malownicze krajobrazy to już część właściwie położona poza właściwym Zagłębiem. W tej chwili przygotowana jest nowa strategia ochrony przyrody dla całego regionu na lata aż do, w perspektywie aż do 2030 roku. Zebrano diagnozę stanu, informacje o zasobach przyrodniczych regionu, a również zgromadzono wiedzę o obszarach chronionych, które mamy na terenie całego województwa śląskiego. Jak Państwo widzicie, w naszym regionie nie posiadamy jedynie tej najwyższej formy ochrony przyrody, jaką jest Park Narodowy, choć czynione są takie starania, podejmowane są kroki, aby taką formę ochrony przyrody również utworzyć w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w rejonie Olsztyna. Być może czas pokaże, być może będziemy mieli również w regionie Park Narodowy, więc najwyższą formę ochrony. Pani doktor Julia Góra, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody i Natura. Waloryzacja przyrodnicza na przykładzie. Zazwyczaj przez zespół przyrodników, bo rzadko się zdarza, żeby waloryzację przeprowadzała jedna osoba. Jest to zbyt skomplikowane, potrzeba do tego bardzo rozległej wiedzy, także zazwyczaj waloryzacje odbywają się w zespołach. No dobrze, żeby w takim zespole był botanik, dobrze, żeby był fitosocjolog, ornitolog, czasem entomolog, herpetolog, czyli ktoś, kto zajmuje się bazami. Takie zespoły ponadto muszą też posiadać taką wiedzę z zakresu i geologii, i geomorfologii, muszą umieć się poruszać w terenie, no niejednokrotnie ciężkim. Także tutaj jakiś pracownik naukowy, który gdzieś tam pracuje tylko przy tablicy czy za biurkiem, na pewno waloryzacji nie będzie przeprowadzał, tylko ktoś, kto jest na co dzień terenowcem tak zwanym. Na terenie Sosnowca zostało wyznaczonych 49 takich powierzchni przyrodniczo cennych, mniejszych lub większych. Każda powierzchnia jest oczywiście opatrzona takim opisem fizyczno-geograficznym, florystycznym, faunistycznym, już mówię tak bardzo ogólnie, ale to co wcześniej mówiłam, oprócz samego spisu flory, to także zbiorowiska, siedliska roślin, siedliska zwierząt. I każda ta powierzchnia oczywiście jest opatrzona taką propozycją jej zapisu w miejscowych planach zagospodarowania. Może poprawiać może kilka gatunków, które występują, żebyśmy wiedzieli, co tutaj cennego, ładnego, atrakcyjnego posiadamy. Zacznę od zbiorowisk leśnych. Nie są one może w takiej bardzo dobrej kondycji, ale są, jest ich pewna ilość. Jedne są lepiej zachowane, inne są gorzej zachowane. Obecnie tą gospodarkę leśną prowadzi się już w taki sposób bardziej proekologiczny, nie jest nastawiona na taki po prostu szybki tylko zysk, czyli sadzimy gatunki, które można będzie szybko pozyskać, ale już jest troszeczkę ku przyrodzie. Łąk wilgotny wymagający takiej pilnej ochrony, które przepiękne znajdowały się na jednej z powierzchni w okolicy kolonia Wągródzka. Piękne mówię, bo tu proszę spojrzeć, jakie rośliny rosły. Łąki były niezwykle bogate. Oczywiście znalazły się też tam odpowiednie zapisy waloryzacji dotyczące ich ochrony. Niestety nie były one wdrożone w praktykę i te łąki w tej chwili już te gatunki po prostu, tutaj, które przedtem tutaj występowały bardzo licznie, one w tej chwili
tam już są pojedynczo w złej kondycji, a ten teren jest w ogóle zabudowywany, także niestety dla tych mokrów już chyba przyszłości nie ma. To myślę, że cały tekst, który poznamy... Ja już skończę. Panie dzielnicy zagórzeć, to jest temat mojego wystąpienia. I tutaj będę reprezentował Zagórskie Stowarzyszenie Regionalne Pakuszyń Zagórza. W początkach XIX wieku funkcjonował młyn. Można by się zastanawiać, gdzie ten młyn się mógł znajdować, prawda, skoro sieć wodna, prawda, na terenie Zagórza jest dość skąpa, prawda? I jakie są te zagrożenia, bo tutaj mówię też o perspektywach ochrony dla przyrody Zagórza, a więc no, jest to jednak zanik tej tradycyjnej, ekstensywnej gospodarki rolnej i związane z tym jest zanikanie wielu stanowisk, gatunków rzadkich, chronionych. Są to właśnie te ekosystemy półnaturalne, o których tutaj moi przedmówcy wspominali. No i wciąż duża presja jednak za budowę. Ten czas, kiedy powstawały te blokowiska, już dawno przeminął te olbrzymie blokowiska w Zagórzu, jednak jest duża presja za budowę w stosunku do terenów otwartych. Są to przede wszystkim obiekty usługowe, także osiedla mieszkaniowe też jeszcze. I jak chroniona jest przyroda samego Zagórza? A więc tutaj też nadmienię, że musiałem w takim razie popełnić błąd. Aktualizacja była w 2007 roku tej waloryzacji przyrodniczej Sosnowca, o której właśnie było mówione przede mną, była wykonana. Natomiast w tej waloryzacji przyrodniczej miasta Sosnowca z 1999 roku na terenie Zagórza i tych terenów bezpośredniej sąsiedztwie rozciągających się zostało zinwentaryzowanych 11 obszarów przyrodniczo cennych. Spośród 49 właśnie dla całych wyznaczonych na terenie całego miasta. I pozwoliłem sobie określić powierzchnię, jaką te obszary zajmowały na mapie tutaj właśnie Sosnowca. To było około 366 hektarów. I w aktualizacji dla wszystkich proponowano zapis miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i różne formy ochrony, chociażby czy użytek w formie użytku ekologicznego, bądź zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. W waloryzacji teren proponowany jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy. W studium do ochrony prawnej jako użytek ekologiczny przeznaczono zaledwie około 10% obszaru w południowej części wzdłuż takiego niewielkiego rogu. Tylko 10% tego obszaru proponowanego przez autorów właśnie waloryzacji przyrodniczej. I trzeba nadmienić, że ten teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie został tą ochroną objęty. Kukułka szerokolistna i siedmiopalecznik włosy to takie ciekawsze gatunki. Kukułka szerokolistna chroniona tego terenu i gatunek naturowy gąsiorek, który tam na tych terenach otwartych znajduje warunki do rozrodu. Zagrożenia to jest przede wszystkim ta terenowa rezerwa strategiczna, taki zapis znalazł się w studium ze względu na dobrą lokalizację tego terenu w przeciwieństwie do tych zapadnień wzdłuż drogu Mortimerowskiego. Tutaj ta lokalizacja jest faktycznie kusząca dla inwestorów, jednak do tej pory jeszcze pewnie nie zauważyłem, żeby ktoś inwestował w tych terenach. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie stwarza odpowiednich warunków do zachowania tych właśnie walorów przyrodniczych, o których tutaj wspominam. No, sukcesja też zagraża im, to jest nawłoć, te nawłocie amerykańskie, oczywiście te gatunki i trzcinnik piaskowy. Także ta hałda jest jeszcze, okazuje się, zasypywana. I już za moment wśród zagłębiowskich lasów, łąk i rzek znajdziemy się z profesorem Włodzimierzem Wójcikiem. Co ja jako człowiek, część zbiorowości jako jednostka, zawdzięczam przyrodzie zagłębiowskiej i czym chcę się już jako senior 80-letni odwdzięczam się ziemi zagłębiowskiej i przyrodzie zagłębiowskiej. To obraz drzewa reprezentowanego przez kasztanowce ubrane w trójczłonowe liście, białe kwiaty, a jesienią sypiące brązowe owoce, doskonały surowiec na klej lub na zabawki.
właśnie na świat wychodziłem przez sień zagłębiowskiego prostego domu, przed którym stały niczym na warcie owe dwa drzewa kasztanowe. Ten świat bezustannie się mi rozszerzał wówczas, gdy przez drogę idąc w kierunku południowym wkraczałem w czarodziejski świat łąki przeciętej wartkim nurtem potoku psarskiego. Widzę moje ulubione rozłożyste sosny i wiotkie śmierci, szybułkowe dęby i młode dębczaki, białe brzozy, jabłony, jesiony i klony. Widzę wysokie buki, które rozległymi konarami tworzą swoiste sklepienie, przypominające sklepienie jakiejś katedry. Zresztą o tej alei bukowej wielokrotnie pisałem w swoich decyzjach. W Runie Leśnym mamy tą tu liczne wszaki, skrzyb leśny, kępy czarnej jagody, czerwonej borówki, poziomki. Tutaj przez dziesięciolecia zbierałem grzyby. Dzisiaj bardzo wiele dowiedzieliśmy się o bardzo wielu rzeczach, o miłym mojemu sercu Zaburzu, które pamiętam, jak było miastem. Króciutko, ale było. Może nie miastem, może miasteczkiem. Ze szczególną nawierzchnią dróg prowadzącą od Dąbrowy Górniczej przez drogę na Klimontów, bo tak się nazywało, a nie zanim Klimontów był, to Zaburze kończyło się na Mecu, dalej były pola. To, co pan dzisiaj mówi o tych zabudowie wielkiej, to było wszystko poza Zaburzem. Dzisiaj to włączono, nie na darmo nazywano to Pekinem. I tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko ożywa w naszej pamięci i należy to teraz wszystko ładnie opisać. Tak mało było o tej pustyni błędowskiej. Prawda? Więc trzeba będzie o niej także napisać. Tak mało było o tym trójmieście zieleni, zwanym przez okolicznych Łąka Łosiek Łokradzionów. I o tym także trzeba będzie powiedzieć. To, że spotkaliśmy się dzisiaj i zechcieliśmy o tym mówić, to jest wielka zasługa panu dyrektorowi. Bardzo dziękujemy za taką możliwość. Nie byłaby konferencją, gdybyśmy nie zapytali o to, czy ktoś z Państwa zechciałby zabrać głos. Myślę, że pan prezydent Tarkowski bardzo proszę. Zanim proszę panią władz, to są Państwa idę jako przełożenie na jakąś praktyczną. Organizują testy do udzielenia mieszkaniowych, proszę Państwa, macie zapewne to, zwróćcie na to uwagę, poprowadźcie mieszkanie. Nie wiem, czy tak. To jest pytanie skierowane do mnie. Nie, ja jestem wielkim literaturoznawcą. Ja wiem, ale proszę o to, żeby Państwa próbu, bo rozumiem, że spotka się jakaś mniejsza grupa mieszkańców, bo ja nie jestem wykształcenia w grupie, nie przyrodnikiem, więc ja tylko po prostu lubię przyrodę, i w związku z tym. I w związku z tym dlatego pytam, czy to, ten Państwa próg jest jakoś uhonorowany zainteresowaniem rzeczywistym, oddziaływaniem władz, uświadamianiem mieszkańców, no bo powiedzmy sobie, że ta sesja to jest wiele lat pracy, obserwacji, a czy jesteście Państwo, no nie wiem, chcę użyć takiego słowa progresującego, usatysfakcjonowani, ale przynajmniej czy znajdujecie ślad poparcia w postaci jakiegoś działania, czy chęci współpracy? Pracownikiem Urzędu Miejskiego. Troszeczkę do mnie skierowane pytanie.
się zachęcić społeczeństwo akcjami. W tej chwili taką dużą akcją dotyczącą jakby ochrony przyrody, ochrony drzew, które tutaj było tak podkreślane, wartości drzewa. Między innymi to jest właśnie akcja Chrońmy Sosnowieckie Kasztanowce, mająca na celu ograniczenie populacji szrotówka kasztanowcowiączka. I tutaj muszę powiedzieć, że to już jest akcja prowadzona trzeci rok i w tym roku bardzo cieszyła się dużym zainteresowaniem. Coraz więcej szkół przede wszystkim bierze udział w tej akcji, przedszkoli. I udało nam się w tej chwili wciągnąć, brzydkie słowo, ale zainteresowały się tym tematem również administracje różnych, administracje spółdzielni mieszkaniowych. Także ja to zapraszam coraz szerszy kręg. Natomiast miasto też podejmuje działania mające na celu podjęcie takiej ochrony. W tej chwili mamy dopracowane właściwie już wprowadzenie ochrony krzywdnej na tych terenach najbardziej cennych przyrodniczo. To jest przede wszystkim śródleśne łąki w Starych Łuczkach. Tak, w przyszłym roku na pewno już będą wygaszane. Mamy to rozeznane z przyrodnikami. Tak, coś robimy. To znaczy jeszcze, no być może nie wystarczająco. Państwa jako mieszkańców trudno, żeby nasz gość, bo pani Zaluk jest naszym gościem, odpowiedziała na wszystkie Państwa pytania. Ja rozumiem, że takie problemy istnieją, trzeba je rozwiązywać i cieszę się, że Państwo przyszliście, żeby dyskutować. My nie czujemy się kompetentni, my jako biblioteka, koledzy filolodzy, żebyśmy rozstrząsali te tematy. Natomiast oczywiście ważne jest stawianie tych pytań i myślę, że Wydział Ochrony Środowiska nie będzie unikał odpowiedzi i rozwiązanie tych problemów znajdzie swój pozytywny efekt. Ja chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować naszym gościom, prelegentom, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie za bardzo interesujące wystąpienia, które, tak jak Pan Profesor powiedział, znajdą przełożenie na język publikacji, tak, na język eseju naukowego czy popularno-naukowego i myślę, że później będziemy mogli tę publikację wydać i udostępnić szerszej publiczności. Dziękuję Państwu za uwagę.